Siema, ma ty dzisiaj gram z Farminga i na nowej serii zrobimy sobie taką nową serię oceniamy gospy ogólnie. Pierwsza gospa jest od Radix Games, u niego na kanale jest jakby co save i modpack, jakbyście chcieli zagrać. A my się skupimy na ocenianiu gosp. Rzeczy, które będziemy oceniać, to szczegóły i detale gospy, umieszczenie. Tak, mały. Umieszczenie gospy i maszyny, która na niej jest. Moja myszka wariuje. Mam ją nie na stole. Dobra. Ocenimy samą gospę. Gospę możecie znać z live'a, którego robiłem niedawno. Robiliśmy wtedy żniwa, tyle że moja gospa jest trochę rozbudowana. Ja tam sobie grałem. Ja mam 20 godzin tam parę na niej, nie? To ja mam tutaj zbudowane parę rzeczy i mam inne maszynki, ale zacznijmy od ocenienia szczegółów i detali gospy. Tutaj takie, chodzi głównie o takie smaczne opony, jakieś właśnie palety, węże, śmieci i tak dalej. Takie małe rzeczy. Tu widzę, że przy domu są tu jakieś, wszędzie jest ładnie, fajna jest buda dla psa, taka klatka. Jest też lato, tylko że na minus, że ten płot jest meszem, ale to jest fajne. Jakieś też rzeczy, nawet taka lampka jest, to jest jak w obiekcie. Chociaż dobranie obiektów też można jakby ocenić. Detale. Zobaczymy jak w dalszej części gospodarki. Po prostu nie miałam samą, ale najpierw detale. Zobaczyć. Coś. No, jest zrobiona ładnie. Coś ciekawe. Taki śmieć. Góry. Gospa zrobiona jest ładnie. O, to jest fajny szczegół. Ten stóg. Bardzo fajne rzeczy. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o gospę od szczegóły na kostce, jest to 9 na 10. Ostre 9 na 10. Tu jeszcze jakieś. Teraz ocenimy z góry samą gospę, jak ona wygląda. I tak dalej. I gospa wygląda właśnie tak. Są to. Jest garaż, obora. Garaż, obora, tam jest. Dom. Szklarnia. Silos, kurnik i tam w oddali jest wiata i stóg z autoloadem. Ten stóg też jakby co jest w modpaku i save'ie. Wszystko jest, ja odpaliłem ten save jako nowy. Fajne jest umiejscowienie, fajna jest ta kapliczka tu w rogu i ten płot, który prawie, że się z nią styka. Fajne to jest zrobione. Te kamienie przy drodze. Dziwne. Dziwną rzeczą jest to, bo wiem, że Radek stawiał tu własne znaki. Ten są zrobione, to jest oddzielny mod i ten znak jest dziwny jakby. To jest nakaz skrętu w tamtą stronę. Pytanie myszki mi się spaliło na chwilę. No już się naprawiło. Czyli, że jakbyśmy musieli skręcić tutaj, nie rozumiem, o co chodzi z tym znakiem, ale okej, okay, jak jest, to niech jest. I to jest właśnie taka trasa za ten stóg. To też jest coś takiego, no to widzimy, tak, bez storage. Minusem tego bez storage'u jest to, że on nie zawsze kopie trigger do wyrzucania belek. Ale tak to, tutaj mamy jeszcze taki mały silos. No i to jest cała gospa. Jeżeli chodzi o same umieszczenie tych obiektów, bo rozmieszczenie jest naprawdę ciekawe, to jest takie fajne, że to jest taki tylny wjazd jakby do tej części. To jest coś takiego. Też fajnym oddzieleniem jest to, że jakby tutaj mamy tą strefę taką gospę bardziej rekre, jakby taką, gdzie mamy mniej rzeczy, bardziej mamy właśnie domek, jakieś takie wjazdy i tu jakby tym, ja to tak odbieram, że to jest oddzielone. Tutaj mamy już taką część faktycznie, że gospy, nie? I właśnie fajnie to wygląda, że jakby fajnie zrobiono, nie? Myślę, że jako budynki można ocenić tu na 7 na 10. Szkoda, że jest ich tak mało. Przydałby się jeszcze jakiś garaż, bo w późniejszych etapach rozgrywki jest tego po prostu za mało. I nie mamy gdzie pochować maszyn z tymi większymi ciągnikami, też jest właśnie maszyny. Przechodząc do maszyn, to maszyny mamy następujące. A, budynki, moim zdaniem, tak jak mówiłem, 7 na 10. Traktorów mamy 3PK, fajny, IC, się wydaje. Nie jest załączony IC, fabrycznie, więc nie jest wrzucone w ten, ale jest normalnie 3PK. WP8, fajna do krówek. Krówki też są kupione od razu. Ten Ursus, czwóreczka, piękna, 914 chyba. No. Ładnie zrobiona, fajnie sobie.
Dobra, no ładny jest upgrade tego, fajnie, że sobie stoi, daje fajny polski klimat i one głównie chyba pod tą pronarkę robione i pod to. I jest jeszcze case. Ten case mi tu jakoś nie pasuje, taki za dużo jest. I on jest w ogóle za głośny, bo odpalę czwórkę i widzicie, czwórka jest mega cicha. Jak na OBS-ie spojrzycie, to czwórka jest cicha w miarę, nie? Ale jak teraz jak odpaliście tego case'a, on jest ultra głośny. Jak on się wkręci na obraz, to on jest naprawdę mega głośny i jest ciężko z nim grać, ale to jakby nie jest wina tego Redixa. Po prostu jest taki ten mod. Mod jest ogólnie jakby. Jeżeli chodzi o maszyny, no maszyny też takie 8 na 10, ten case mi nie pasuje. Ja bym tu bardziej stawił na przykład. Nie wiem, można by to było wstawić. Jakiegoś albo New Hollanda? Nie, raczej nie. No, też może jakąś taką czwórkę. Aladyna by można było dać. Można by było dać dużo różnych ciągników. Niekoniecznie musiałby być to ten case, ale spoko, że jest. Ja tam u siebie go sprzedałem, kupiłem sobie co innego. Co ja tam mam? Ja mam tego, ja mam klasa Ariona zamiast jego. Też się fajnie komponuje. Właśnie teraz, skoro jesteśmy przy maszynach, to potem kombajn. Rekord Bizon też fajny upgrade. Nadaje się na pola. Jakie mamy pola? Ogólnie? Mamy? Nie mamy. Pola możemy sobie kupić. No bo. Ogólnie umiejscowienie. No to. Nie, to zaraz idziemy do umiejscowienia gosy. To jest fajny. Bizon jest spoko. Fajnie, ten maszyny. Ten agregat świetny. To jest średnie, bo to dużo koni do tego potrzeba, bo to talerzówka i to trzeba robić czwórką. Ta mała przyczepka jest useless troszkę, tak mi się wydaje. Tak mega już jest, ona jest bardziej pod 30 albo jakiegoś malucha. Posiarka to pod 30, też tutaj w wywiacie mamy prasna to pod czwórkę, tu equipment do ziemniaków i pronarka. Pronarka jest naprawdę fajną przyczepą, ja tu nigdy na niej nie grałem, dopiero teraz ją jakby zauważyłem, że ona istnieje, nie? Fajna jest ta przyczepa. Ech, nie przejdę tak. Ale no fajna jest nasza przyczepa, naprawdę. Minus, bramy są postawione na odwrót. Łyb jest. Powinien być tam na, jakby to, od drugiej strony. Tu też jest tak samo zrobione, ale to nie widać tego, jak się stawia obiekty, to można wybaczyć. No jest sobie taka fajna pranareczka. Oprócz niej, tutaj z maszyn. I największym minusem jest rozrzutnik. Patrzcie, jaki ten rozrzutnik jest tyci. Ja mam w realu, do 30 mam większy. Wchodzi 3, 2,5, 2, 2, 45 tony, nie? Do mojego wchodzi 4. Tutaj jest ten, tutaj jest beczka, fajna, to jest jakiś Forschmidt pewnie, albo coś. To jest, no Forschmidt MV5. Żeby się nie pomylić, zaraz wam powiem co to jest. ZTS, ja, mogę Zeto, no. To jest, jaki Forschmidt. No to jest taka przyczepka fajna, ona jest fajna, tylko że jakoś autoload z niej pokracznie działa. Tą przyczepą. O, to jest mega fajny rozsiewacz. Ta plandeka na nim jest mega fajna. Więc maszyny. O, to jest też spoko. Maszyny srogie 8,5 na 10. Teraz umiejscowienie gospy. Umiejscowienie gospy. Tutaj mamy fajne pola. To jest idealne pole jakby na start. Małe, fajne. To ogólnie jest fajne umiejscowienie, bo tutaj. Jak tu ma, nie mamy małych pól w tą stronę. To w drugą mamy mega dużo fajnych pól, właśnie w tamtą. Tu jest fajna łączka. Tam są dalej jeszcze pola, ale można się w sumie zagłębić. No widzicie jak to wygląda na mapie, nie? Tutaj są takie mniejsze pola, to jest ogólnie fajny klimat, jest tej małej wioski, więc to jest spoko. Mamy dużo różnych pól, innych tego typu rzeczy. To są też fajne pola. To było u mnie na live, to wie, które ja mam tam pola, które są fajne. Tam wybrałem takie bardziej klimatyczne. I umiejscowienie to jest 10 na 10. Mi się bardzo podoba to miejsce, zwłaszcza ta strefa mi się podoba z dwóch powodów. Jest to nasz teren od razu, więc mamy tutaj takie straszne zarośla hałaszczy. Jak chcemy sobie powiększyć właśnie gospę, tak jak ja, no to usuwamy to, wycinamy krzaki. No i proszę, i masz większą gospę bez kupowania terenów. Tu się trochę łyso robi, bo tu nie ma małych. O, dopiero teraz zauważam, że to jest takie tyci pole.
To jest fajne pole. Myślę, że sobie je będę mógł kupić nawet kiedyś później. O, ciekawostka. Patrzcie, tu ktoś ma podwarkę. Spoko. To pole jest spoko. To... O, i tu jest jeszcze jedno fajne. A szklarnia? No, spoko. Tu w tą stronę tu nie ma bardziej żadnych takich małych pól. Patrzcie, jakie są wielkie te pola. No, tu już nie ma pól. Dla nas są bardziej właśnie tam w stronę tam. O. Więc u mnie stawienie takie 10 na 10. I tak wygląda ta gospa oryginalnie. Teraz widzicie prawdopodobnie screena, jak wygląda ta gospa u mnie, po moim upgrade'zie. No i tak jak mówię, save i modpack to wszystko jest u tego, u Redixa na kanale. W ogóle to jest fajne to jeziorko, bo z niego można normalnie wodę pobierać. To jest jak pompa. To teraz dopiero zauważyłem, tak szczerze. A moja ocena gospy to 9 na 10.